guys. Who's up for pizza? Oh yeah, pizza! Cześć moi drodzy, witam na kanale Sixty4BTV, z tej strony Paweł, zapraszam was na kolejny odcinek gry Fortnite. O mało bym zapomniał, przed chwilą skończyłem sobie nagrywać odcinki, pierwsze trzy odcinki do filarów ziemi, dlatego gdzieś tam jeszcze głową i mózgiem jestem dalej. Słuchajcie, będziemy się bronić deskogrup, drugi poziom, poszerzanie osłony. Od razu powiem wam o moim słabym punkcie. Jedyne co, to mam tutaj wzmocnienie, słuchajcie, amplifikatora. Obudowałem go sobie tak dookoła. Nie można nawet do niego wejść. W środku jest kilka warstw murów. To jest moja jedyna słaba część obrony. Będę próbował się obronić samotnie. Wiem, że mówiłem ostatnio, że będę jednak wzywał kogoś do pomocy, a jednak spróbuję obronić się samotnie. Albo polegniemy, albo zobaczymy jak pójdzie. Tak wygląda moja baza. Tu jest główna kopuła, czyli nasza piramida. Z tej strony mam pierwszy taki kanał dla zombiaków, dla husków, żeby sobie wchodziły. Z tamtej strony drugi, trzeci i z tamtej strony odpowiednio czwarty. Zaraz wam pójdę i pokażę, jak to sobie wesoło wygląda. Chodźmy może najpierw na tą stronę. Z tej strony może... ale spadłem. No nic, dobra, to przyjdziemy się tędy. Jest trochę hopek. Zobaczycie, jak to wygląda z tej strony. Tutaj jest zabudowane tak, żeby chłopaki miały wejście z tej strony. Trochę kolców spowalniających pułapki gazowe. Tutaj podobnie. Tu od razu postawiłem ściankę, żeby się trochę zablokowali. Mam nadzieję, że będą schodzić z góry, trafią tutaj na to wejście. I tutaj będę mógł spokojnie sobie stać i patrzeć, jak pułapki robią dobrą robotę. No a potem będę też ewentualnie sobie tam ich dostrzeliwał. Z drugiej strony sprawa wygląda bardzo podobnie. Tu jest takie duże wejście, lejek, mogą sobie przejść tędy, tutaj będą obywać, więc myślę, że ku chwale ojczyzny uda nam się przejść. Ok, jak wygląda z tej strony? Z tej strony jest podobnie. Czekajcie, żebym na hopkę nie trafił. Dobra, nie trafiłem na hopkę, ale trafiłem na szybki transport. Podobnie, mamy jakieś gardło, którędy mogą chłopcy wejść. Myślę, że skierują się tutaj. Jeżeli tutaj, to ich pułapka odepchnie i będą sobie szli tutaj w moją stronę. Idziemy poszerzyć budżową tarczę, zobaczymy jak pójdzie. Broń 31, mam chyba lepszy karabinek, czy wykraftowałem sobie... O, powiem wam, czekajcie. Kurcze pieczone, mogę zrobić na 41, tak? Jeżeli już zaczynać, to z jak najlepszą bronią i tutaj sobie też craftniemy. Czyli tak, 41 i 41 lewe i 36, jeśli chodzi o ten karabinek. Bardzo go lubię, całkiem precyzyjna broń. Troszeczkę podrywa, jeśli strzelaliście ze standardowego, nie wiem, czy Baila, czy AK, to wiecie, że tam jest... Luwę podbija to ze względu na układ zamka. Nie jestem specjalistą od broni, ale miałem przyjemność strzelać, więc wiem jaki to jest uczuć. Ok, idziemy, poszerzamy obronę i zobaczymy jak nam pójdzie. Jestem ciekaw, czy z tym amplifikatorem się nam uda, czy też nie. Czy tam obrona wystarczy. Zastanawiam się, czy nie postawić kogoś na górze, jakiegoś obrońcy, ale dobra. Wyślij prośbę o pomoc przy następnej obronie. Poczekajcie, wstecz. Jeszcze muszę jedną rzecz zrobić. Gra prywatna, zastosuj. Ok, teraz jest. I otrzeszmy osłonę. Moc osłony rośnie. Gdzie nam się zacznie fala? Przygotuj się na atak z południa. Atak z południa, tak? To będzie chyba z tamtej strony. Dzień dobry, kim ty jesteś przy... Flinger! Rzuca haskami, skubaniec jeden, no. Skąd on przylazł? Tutaj stąd są. Tego Flingera trzeba będzie załatwić i to szybciutko, jeżeli tylko się pojawi. Nie no, panowie, hej! No pogłupieli. Kto by się ich tam spodziewał? No widzę, że ponosimy szkody, no. Skubańce, no. Przyszli z tej strony, z której kompletnie się ich nie spodziewałem. Dobrze, że mam troszeczkę obronę tutaj.
No dobrze, będą sobie chłopcy tak spadali. Mam nadzieję, że mi tam hasków jakichś nie nawrzucę za bardzo. Jak na razie sobie radzimy. Tak się zastanawiałem, czy z tej strony budować defense jakiś. O, tu się koleżka obudził. Tam nam się pojawili też, zupełnie niespodziewani. Tu go wystrzeliło troszeczkę. No powiem wam, nie wiem, czy damy radę. Na razie 59 sekund, więc oby. Tu się chłopiec znalazł. Nie mamy złej broni, więc idzie całkiem nieźle. Nie, panowie, nie. Nope. Gdzie jeszcze tutaj są? Polecieli w górę. Na występy. Metalu już chyba nie mam, żeby ponaprawiać sprzęt. Tutaj też pułapki powinny swoją robotę zrobić. 20 sekund jeszcze zostało. Powinniśmy ten atak wytrzymać. Jak zwykle totalnie mnie gra zaskoczyła, ale to dobrze. Nie spodziewałem się, że z tej strony atak nadejdzie. Tu sobie chłopcy bouncing robią. Tu jeszcze wchodzą, 4-3 sekundy. Dopnijmy ich od ścian. Mamy chwilę wytchnienia. Dobrze. Z której strony, panie kochany, z której strony? Jeszcze raz z południa atak? No pogłupieli normalnie, pogłupieli. Wiecie co, będziemy musieli sobie jakąś ściankę tutaj postawić. No dobrze, tylko dlaczego ja nie widzę tej ściany? Okej. Tutaj sobie zrobimy tak. Tutaj sobie naprawimy. Tutaj sobie naprawimy. Tutaj tak postawimy, tutaj tak. Zostawmy się z południa, tak zacznę. Tak. Jeszcze tak, tak. Okej, tu możemy sobie zrobić ulepszenie. No to chodźmy na to południe. Szczęsne. Jeszcze raz będą lecieć. Tylko którędy? Tędy! Kto by się, goddamet, ich spodziewał tutaj? Spróbujemy ich tutaj jakoś zwabić z tej strony. Może będą chcieli przyjść tędy, tak? Chodźcie chłopcy, chodźcie tutaj. Zapraszam serdecznie na imprezę, bo akurat tutaj przygotowałem obronę. Więc może tym razem zobaczymy, jak obrona się spisuje. Nie, gdzie chłopaki? Nie, no daj, nieść. Tamte jest zabronione. No i to ich lezą mi do amplifikatora, no widzieliście, skubańców. Zaraz się ich pozbędziemy. Co oni tu będą chcieli robić? Tacy nie bardzo są zorganizowani. No próbowali rozwalić, tak? Najlepiej by było ich tutaj jakoś przytrzymać. Dobrze, nie zapominajmy, że mamy granat. Zapominajmy też, że możemy zginąć, a jak zginiemy, to... Dobra, piąteczkę sobie zamówimy na lot na razie. Nie! Powinno trochę dać odpoczynku. Tutaj nic złego nie stało. Spróbujmy ich healów się troszkę pozbyć. I chyba sobie zmienię broń. No tak, stanowczo lepiej jak na razie. Chwila przerwy, więc przeładujmy. Tutaj jeszcze. O, proszę. O. Tu się zebrała partia. Przyjaciół piwa. Jezu, żyłem w czasach, kiedy można było zagłosować na partię przyjaciół piwa. Polską partię przyjaciół piwa, przepraszam serdecznie. Ci gdzie lezą? Ten by się chciał przyjechać z nami, okej. Okay. Obrona okazała się troszkę śmieciowa. Spróbujemy go załatwić. Mam nadzieję, że... Łap po kraku. Dobrze, nie zdążył się rozpędzić. Całe szczęście. Tam mnie troszeczkę zachodzą z drugiej strony. Kto by wiedział, no. Nie zobaczycie, jak obrona działa. Działa w praktyce. Mamy kłopoty w naszym porcie, tak? Znowu się tutaj... Zobaczymy na imprezę.
ja ich nie zapraszałem. Granacik powinien wyjaśnić troszkę temat. Chyba nawet nie wyjaśnił. Oni sobie wchodzą. To chyba najlepszy amplifikator do wyboru. Dobra, dwie sekundy. Mamy chwilę wytchnienia. Wkrótce nadciągnie kolejna fala. Ha, tylko skąd? Przygotuj się na atak ze wschodu. Ze wschodu. Czyli to gdzieś tu, tak? Kompletnie pewnie nie będą szli z tej strony. Tędy będą lecieć, tak? Dobrze. Co my im tutaj możemy zrobić, no? Nie wybuduję ani obrony w tym czasie, ani nic szczególnego. Ewentualnie mogę się jakąś tutaj nędzną ścianką wzmocnić. I tutaj tego zostało. Dobra, spróbujemy jakoś tak dać radę. Idą chłopcy radarowcy. Dobrze. Tutaj sobie lecą. Przypadam tutaj na przedpolu, co? Totalnie nie tak to miało wyglądać. A teraz mi się samotny wilk toczy tu bój. 92 wrogów, więc... Dobrze będzie chyba. Powinniśmy to przeżyć. Trzeba uważać tutaj w ruchu pozostać. Ohohohohohohoho. Zmienimy sobie broń może troszkę. Czechomiotki. To nigdy nie jest dobre. Czyścimy sobie troszeczkę tutaj teren. Cofamy się teraz. Nie, kolego. Zwiedzania piramidy to myśmy sobie nie omawiali, wiesz, przyjacielu. Paski, wypadł stąd. Panowie, czachomiotka też. Ten daleki rzut granatem. 70 przeciwników. Powinniśmy dać radę. Liczba przeciwników nam się nie powiększa. Tutaj kagatek. Radziej, tak? Dzień obrony mamy zaliczone. Hej! Tu już nie mogę się niestety... Teraz spróbujemy troszeczkę tak. Będzie się liczył, ciągle liczy się jako jeden, tak? Cytując tutaj klasyka Gimlego. Dobrze, następne. Ten karabinek jest fajny. Tutaj się na mnie troszeczkę skupią, więc... Jeden widzę, wyciągnął swoje kopyta. Wiecie co? Powiem wam, że te husky to są chyba ludzie. Czyli są jakieś stwory z kosmosu, które się nie wiadomo tutaj... Ohoho, szósteczkę. O, shit! Zanim zdążyłem szóstkę wrzucić. 7 sekund. Co oni mi zrobią przez 7 sekund? Dużo złego mi zrobią przez 7 sekund. Nie będzie to dobrze wyglądało. Czy tutaj... Oho. Panowie już tutaj sobie wpadli na górę. 26, tak? I jeszcze czachomiotki się tutaj pojawiły. Musimy je załatwić w pierwszej kolejności. Skąd ich się tutaj tyle nabrało? Jesus Christ. 16 przeciwników. Następnego ataku nie przeżyjemy. Szybciutko tu. Skupmy się na... O, Jezus, znowu umarłem. Dobrze, że tam jest kilka warstw obrony. Niestety płacę za to bronią. Powtórka. Amplifikator. Amplifikator poważnie obrywa. Jak oni się tam dostali? Dobra, przeżyliśmy jakoś. Jezus. Fuh. Było blisko. Obrona. Kompletnie na nic się nie przydało. Łyknę sobie potka na stylówko. Tutaj się dostała taką butlę w kształcie żarówki. Bosko to wygląda. Prawda? Piję sok jabłkowy.
dziwna substancja w środku, to soki jabłkowe. 25 tysięcy. Okej. Okay. Easy peasy lemon squeezy to nie było. Punktów doświadczenia mamy mało, bo nie graliśmy w grupie, więc niestety... niestety tutaj nie będzie za dobrze. Skrzynka, która... drugi poziom załapiemy? Nie, no trzeci. Nie będzie chyba źle. Jeszcze może jakąś odznakę byśmy dostali. O tyle dobrze, że obronę mamy nienaruszoną. O tyle dobrze, że obronę mamy nienaruszoną. Będziemy mogli teraz pomyśleć, jak się bronić lepiej i efektywniej. Łuk trzeciego poziomu. Dwie lamki. Zaraz sobie je otworzymy. 2340 punktów doświadczenia. Tatko nam się pojawił. I to w samą porę. A, mieliśmy otworzyć. No tak, zamyśliłem się gdzieś. 100 widolców. Nagroda, punkt umiejętności. Według najnowszych danych oczekiwana długość życia ocaleńca w Plankertonie to teraz 6 minut. Tak się składa, że mam rozwiązanie. Twój optymizm jest trochę podejrzany. Niech żyje optymizm! Dzięki tej tajemniczej aktualizacji mamy schrony dla ocaleńców. Pomóżmy tym ocaleńcom jakoś przetrwać. 6 minut. Mamy ukończyć misję naprawy schronu w strefie 23. Zbrojownia umiejętności. Może zacznijmy sobie od łupu. Weźmy sobie 6 lam. Miałem gdzieś jeszcze jakiś zapas. Tak na początek, żeby odsapnąć. Nic szczególnego. Sam szajs. Może trafi się jakaś srebrna. Lepiej otwierać w paczkach po 10, jest tak chyba. Wtedy jakoś mniej więcej się trafia jedna srebrna. Dzień doberek! Dzień doberek. Nie ukrywam, że otwieranie lam jest przyjemne. Chyba każdy lubi od taka niespodzianka niż pod choinkę prezent. Adios! Życzę miłego! Ja też życzę miłego. Wspaniały dzień! O! My w ogóle żeśmy nie naciągnęli tego topora. Tak to już jest, lamo. I ostatnia nam została. No to motykonie. Oj, coś jeszcze powiesz? Nie? No proszę, wszystko twoje. Słuchajcie, krótko mówiąc, sam szajs nam się trafił. Nic szczególnego tutaj nie ma. Czysta kropla deszczu. Srebrna ruda by się przydała, ale niestety nie ma. Co mamy? Lama z wydarzenia premierowego. Dobra, na razie nie będziemy kupować umiejętności. Możemy wybrać sobie dwie umiejętności. Tutaj mamy wszystko już rozwinięte, czy jeszcze nie? Tych okienek nie mogę niestety. Coś nam szykują tutaj twórcy gry. Odblokujmy sobie jednego obrońcę, to zawsze dobrze wpływa na bazę. Tu sobie odblokowaliśmy ekspedycję. Czy u naszej żołnierz mogę coś już odblokować? Nie, tu jeszcze muszę poczekać. To mamy odblokowane. Wymagania, rezystancja plus 5. Tego nie mogę na razie złapać. Jest zablokowane. To co, weźmiemy sobie formę chyba. Przyda się. Dobrze. Gdzie teraz oddziały ocaleńców? Zróbmy sobie tutaj porządek, bo gdzieś miejsce nam się odblokowało. O, jest. Oddział bliskiego szturmu. Przywódcy jeszcze nie mamy w oddziale bliskiego szturmu. Dopasowany zawód. Kogoś z piąchą powinniśmy znaleźć. Ale jakoś nie bardzo kojarzę, żeby nam się ostatnio trafiał w ocaleńcach. I tak rzeczywiście powiem wam, że nie widzę tutaj tej osoby. Tu mamy jednego przypisanego gostka. Dobra, no to przypiszemy kogoś wolnego na razie. Ani to dopasowany zawód, ani lepszymy. Dajmy jeden z dwa awansa, trochę nam podciągnie to statystyki. Dobrze. Oddziały mamy zrobione, nowe ekspedycje, zbrojownia. To są nowe schematy, które nam przyszły razem z lamą. Część sobie zrecyklingujemy, część sobie może umieścimy w księdze kolekcji. Na to poczekamy. Wszystkie schematy przyjrzałem. Jeszcze chyba nie. Gdzieś mi tutaj się jeszcze świecił. Dobra. Ale to nie to jest interesujące tak naprawdę. Naprawdę to jest interesująca mapa. Zobaczymy sobie, jak wygląda nasz Plankerton. Weźmy sobie jeszcze dwa punkty badawcze, wybierzmy, udajmy się i zobaczmy, jak nam haski rozwaliły. Dobrze, że jednak tak porządniej zdecydowałem się obudować
wzmacniasz, bo myślałem, żeby tam dać pojedyncze ściany, ale jednak zdecydowałem się zbudować taką kilkuwarstwową piramidę. To trochę zaprocentowało i mnie chyba uratowało, mnie chyba uratowało. No musimy poczekać jeszcze, jak nam się załaduje. Mam nadzieję, że będzie trochę szybciej, w związku z tym, że gramy jako jedyny gracz. Te czasy ładowania, powiem wam, to jest coś, co mogliby dopracować. Na pewno gra już przeleciała przez Nvidię, bo widzę, że nagrywa mi się licznik klatek w trakcie rozgrywki. Zgrywam programem nie Nvidia Shield, tylko jak się nazywa ten program do zgrywania przez Nvidia? Jesteśmy gotowi na kolejną rozgrywkę. Zapomniałem już. No ale to akurat nie jest ważne. Słuchajcie, obrona nie przydała się kompletnie. Dobrze, dobrze, już nie przeżywa jak stonka wykopki. Tu nam rozwalili, to na pewno. A klienty się dostali tutaj do wnętrza. Chyba gują jakoś wpadli. O, właśnie tak, tędy sobie chłopcy wpadli. Tu powinienem jeszcze ściany takie dookoła postawić. Tego nie zrobiłem. Nie liczyłem, że będą się próbowali przebijać górą. Liczyłem raczej, że będą próbowali przejść tędy i tutaj zbudowałem kilka ścian. No ale dobrze, wzmacniacz wytrzymał to na plus. Z tej strony w ogóle atak nie przyszedł. Totalnie. Będziemy musieli zbudować pułapki na tym kierunku. Jakieś takie sensowniejsze. Tam z tyłu się chłopcy lubią pojawiać. Dobrze by ich było jakoś skierować tędy, czyli postawić tam ściany, żeby nie spadali bezpośrednio do bazy. Kurczę pieczone, no. Tego się kompletnie nie spodziewałem. Panowie pojawili się tu. Dobrze będzie tutaj kilka pułapek postawić. Jakoś ograniczyć im tu wejście. Tutaj może jakieś ścianki, tędy jakiś korytarz, żeby się próbowali przekraść. Myślę, że też kolejne ataki, które będą miały miejsce, nastąpią też z tych kierunków, więc będziemy mogli jakoś skorzystać tutaj z tych kanałów, które pobudowałem dla Husków. No ale zobaczymy, jak to będzie szło następnym razem. Zobaczymy, ile nam się pokazało miejsce z tamtej strony. Dobrze, wytrzymaliśmy jakoś. Zawsze na plus. Słuchajcie, tutaj chyba na tym odcinku pułapek nie będę budował, bo Husky sobie przyjdą raczej tędy, będą chciały wejść tutaj, więc tutaj na razie nie widzę potrzeby budowy. Co najwyżej zabudowania może tutaj ściany na tym kierunku, tak żeby Husky schodziły tędy, a nie starały mi się wejść tutaj od tej strony. Tak samo tutaj rząd ścianę sobie postawię, tak żeby Husky zachęcić do wejścia w to miejsce. Myślę, że będzie dobrze następnym razem, jeśli chodzi o obronę. Chyba następnym razem poproszę już naprawdę o pomoc, bo zaczyna być krytycznie. Trudno przewidzieć kierunek, z którego Husky przychodzą, więc trzeba jednak mieć zabezpieczenie. Być może z tamtej strony sobie jeszcze postawię jakichś pomocników, którzy może przetrwają tutaj walkę. Słuchajcie, widzimy się przy następnym spotkaniu. Mam nadzieję, że odcinek przypadł wam do gustu, jeśli przygotowujecie się do obrony, do skogrodu na drugim poziomie i chcecie zobaczyć, jak atak wyglądał, to możecie sobie korzystać z moich porażek jak najbardziej. Słuchajcie, widzimy się przy okazji kolejnego spotkania. Ja w Fortnite bawię się nadal bardzo dobrze, jakoś nie gonię z levelem, ale jest dużo więcej zaawansowanych graczy, którzy więcej czasu w Fortnite spędzają, no ale mamy jeszcze wakacje, więc można sobie wybufować postać, żeby było w porządku. Trzymajcie się, kochani, do zobaczenia, hej!